Siemano, przed wami SPR Giant Form SPR i zaczynamy trzeci etap i powiem wam, że to jest najlepszy run jakikolwiek miałem i no nie ma co zapeszać, mam nadzieję, że się uda, bo zobaczcie, ja mam tyle jeszcze support i tempu i ostatni etap i zobaczcie, mam poniżej 50% HP, wchodzę do walki i zaczynam od czego? Od przemiany Tapiona. Tapion to jest mega mistrz na tym evencie i to jest najważniejsza postać. Tak naprawdę tu tylko chodzi o Tapiona. Żadna inna przemiana nie jest tu taka znacząca. On w ogóle inni w tej grze nikt mi się poza Tapionem nie przemienił i wydaje mi się, że tak będzie do końca. Ale może jednak się coś odmieni. Więc tak, zaczynamy sobie. Bijemy pierwszy target, nie będzie ten AGL, chociaż z czym tu będziemy mieli największy problem. Fizyczne AGL. Inta możemy chyba pokonać. Bez znaczenia. Bijemy AGL na początek. I od razu próbujemy jak najkorzystniej. Tu może te fioletowe, chociaż one i tak 2, 4, 5 się tylko ułoży. No nie najlepiej, nie najlepiej. No i tak. Drużyna moja składa się z lidera Tapion. Bodajże mam na nim jedną kopię. I friend Tapion w Rainbow. I było tak, pierwszy etap, mniej więcej jak to wygląda tutaj walka, bo to też jest ciężko do pokazania, bo ten event to ogólnie jest na dużym farcie polega. I tak, na początku fajnie postarać się zrobić tak, żeby pierwszą turę zejść do 50% HP. I to jest w miarę wykonalne, bo no, macie pierwszą turę, nie musicie odpalać support itemka. Jeżeli padniecie, no to padniecie, jeżeli nie, jakoś przeżyjecie, no to macie kolejną turę. Jeżeli w tej drugiej jest Tapion, to od razu macie transformację. I właśnie trzymać Tapionów w dwóch różnych rotacjach, czyli na pierwszym lub na drugim miejscu w jednej drużynie i w drugiej tak jakby rotacji, to jest klucz do sukcesu, bo ja teraz, zobaczcie, teraz jest jedna przemiana Tapiona. Zresztą to zobaczycie, bo no niestety dużo orbów dobrych, dopasowanych nie kliknę. To jest trochę słabe. Nie widzę za bardzo, żeby one miały jakąś szansę się ułożyć. Dobra, zostawimy tak. Nie, no kiepsko wyklikane orby. To będzie naprawdę dużo zmarnowanych ataków. Ale trudno. Właśnie, Giant Form. No, to jest to, że mniej gość nie zadaje obrażeń. Więc to jest piękne. Moja drużyna nie jest jakoś wspaniała. Mam tu... Naprawdę. Znaczy, co prawda każdemu wbiłem super atak i hidden potencjał. Zresztą zobaczycie, całą drużynę jeszcze opiszę. Podchodziłem do tego SBR-a naprawdę wiele razy. I naprawdę nie startujcie tego, jeżeli nie znajdziecie Rainbow Tapiona Frienda. Bo to jest wykonalne. Na przykład dzisiaj szukałem tak z 10 razy, zaczynałem, zamykałem grę, żeby go znaleźć. I przykładowo, widzicie, jest taka, tam mamy 1, 2, 3... jakieś 40 parę procent HP. W następnej rotacji, zobaczcie, te trzy tutaj, czwarta, piąta, szósta postać, będzie w następnej, będzie Tapion. Czyli mogę zrobić sobie najlepszy support itemek w tej grze na ten event, czyli Ghost Rusher, usuwamy turę i w następnej zaatakujemy. Co? Agiela. Ty możesz tego, bo więcej mu zadasz. I możemy zrobić... No, dużo się nie odblokuje. No nieważne. W ogóle pasek do kantu mi się w ogóle tu jeszcze... Nie miałem do kana, jeszcze się nie naładował. W jednym SBR-ze, którym doszedłem daleko, miałem... Właśnie też go nagrywałem i już go miałem wrzucać. Ale padłem. Też było, że do kan puściłem na koniec drugiego etapu, pierwszy. Także do kan mod tutaj za bardzo nie występuje przez to, że się zamieniamy i głównie wtedy robimy obrażenia. I to, że to jest, wiecie, Giant Form i w ogóle każda postać się może zamienić? No może się zamienić, to nie powiem, że się nie może. Ale głównie tu chodzi tylko o to, by zbić poniżej 50% HP i żeby Tapion się ewoluował. Zobaczcie, kolejna tura. O nie. Co ty zrobiłeś, Turles? To miał być Tapion. Ale podła bestia, widzicie? To nie tak miało być. Jeszcze popsułem orby. Jeszcze... Oj. Myślałem, że kichnę. No nie.
Jeszcze kichnąłem, no nie. Jeszcze słabo mam cały czas orby ustawione. Także tu troszeczkę poszło to nie po mojej myśli. Jak widać, nawet przemiany mogą tu popsuć rotację, bo ta małpa jest gorsza niż ta pion. Zrobi mniej, aczkolwiek no co, no każda przemiana coś tam zadaje, zadajemy jakieś obrażenia, tak? Kurde, pokazuję filmik jak przejść SBR, a ja tu nawet nie umiem złapać kulek, żeby zrobić super atak. Co to za czasy w tej grze? No małpa, kolejną turę. O, tu czerwone się odblokują. Ty, źle zrobiłem. 2, 4, 5. No świetnie. 2, 4, 5. Jak to zrobić, żeby była szansa? No chociaż jak te wezmę, to fioletowe się odblokują. To niech będzie. Oj, o. Jeszcze jeden atak. Niech będzie. Nie jestem z tego zadowolony. Ale jest. Ale jest, każdy atak, wiecie, przybliża nas delikatnie do zwycięstwa, no nie ma co. I to jest SBR, który czekałem jak najdłużej, żeby go zacząć. Jak sobie myślałem, że moja walka będzie polegała tylko na transformacjach, to uznałem, że to będzie mega nudne, że nie będę tego chciał grać i nawet tego nie zaczynałem. Ale jak zacząłem, to jestem w miarę zadowolony z niego, bo idzie w miarę przyjemnie. No i niestety będziemy musieli zrobić coś takiego. No i teraz jest pytanie, jak to ryzykować. Każdy z nich ma mało defa. Możemy redukcję obrażeń i HP. Tylko zastanawiam się jeszcze, czy odpalić może jeszcze jednego. I Karusa. Bo tu będzie naprawdę dużo damage'a. Naprawdę dużo damage'a, a nikt nie ma... Tu możemy zestunować, ale lepiej jakbyśmy tego zestunowali. Wiecie co? Zaryzykuję tak. I Karusem też na dwie tury. To jest troszeczkę słabe, co teraz zrobiłem, bo prawdopodobnie nie zejdę poniżej 50% HP, więc nie będzie przemiany. No ale przeżyję, bo tu będzie naprawdę dużo ataków i jest to trochę niebezpieczna sytuacja. By nas trzech przeciwników atakowało bez obniżenia im specjalnie ataku. Tu dużo postaci obniża atak. No tak jak teraz Tapion zaatakował pierwszy i obniżył przeciwnemu Tapionowi atak. I to jest dobre. Ten Turles może zestunować. I zestunował, więc no użycie Ikarusa było troszeczkę za szybkie. Zbyt pochopna decyzja, ale to jest takie randomowe z tym stunem. O, ale kto inny się teraz przemienił? Czyli mówię w filmiku, że się mało kto tu przemienia poza Tapionem, a co chwilę się ktoś przemienia. Ale dobra. Teraz zmienimy target na tego czerwonego na końcu. Czemu? Znowu mamy słabo orby ustawione. Niech będzie coś takiego, te czerwone powinny się ładniej. Oczywiście, że nie. Różowe. Tutaj różowe muszę kliknąć. Dobra. Tak, czerwonym zaatakujemy fizycznego, no bo po prostu on ma na niego przewagę. Co prawda też, no, tracimy turę, w której mamy teraz redukowane obrażenia. Tracimy turę, gdzie ma jeden gość stuna. To też jest trochę minusem, nie? Że odpaliłem itemek, który trwa dwie tury, a już tak jakby jedną turę stracimy. No ale to co? No to są takie decyzje w tej grze. To są decyzje. Tak naprawdę ja jestem i tak zadowolony, bo zadamy sporo obrażeń i po prostu będziemy bliżej do pokonania przeciwnika. Ile tu? Dwie tury pewnie on trwa. I jak on się zwie? Tapion jest o tyle lepszy, że on chyba aż trzy tury ma. Tutaj moglibyśmy poszukać tych żółtych. Czerwonych też, no ale cóż, raczej już nie w tej walce. I mamy dwóch troszeczkę obitych. Nie jest to dobra sytuacja, bo nie pokonaliśmy żadnego. A tak jak właśnie mówiłem, fajnie by było dojść do etapu, gdzie mamy choć jednego mniej przeciwnika i wtedy możemy bezpiecznie zrezygnować z używania support itemków.
Teraz i tak bardzo dużo tych support itemków mam. Przeważnie, rzadko kiedy dojdziecie do ostatniego etapu z support itemkami, takimi prawie wszystkimi. No ale dobra. Jeszcze pozostał opis mojej drużyny, tak w ogóle. O, jeszcze jedna tura super. Czyli 2, 4, 5. 2, 4, 5. Tu i tu za mało. No ale chociaż się czerwone odblokują, niech będzie. Niebieskie zostawimy. Come on, come on, damage'ujcie tam przeciwników. Długie, długie, długie walki tu są. Additional. Właśnie to jest to. Może tego nie wszyscy wiedzą, no. Kiedyś additionalów i krytyków na Giant Form nie było. A teraz mamy to dostępne. Możemy robić krytyki, additionale i tak dalej po transformacji. Co jest bardzo miłym bonusem. Jak teraz wygląda sytuacja? Możemy tak to zrobić. Chyba tak musimy. Ty możesz czerwono-niebieskiego. Ty możesz czerwono-fizycznego. I ty możesz i niebieskiego. Myślę, że bez support itemka, na końcu mamy dobrego, dosyć tanka, chociaż atakuje go fizyczny typ. Dobra, lecimy YOLO. Wszyscy przeciwnicy mają odjęty... Dobrze. Dobrze, tapiona mogą atakować. Tapion, kiedy mamy powyżej 50% HP, ma obrażenia redukowane o 50%, co jest bardzo dobre. I właśnie robi dodatkowy atak, który obniża przeciwnikom atak, aczkolwiek i tak wolę na nim wybierać krytyk, bo po transformacji jak z tych krytyków wali, to jest coś pięknego. Dwa super ataki na tapiona, czyli jesteśmy w stanie przetrwać, bo wątpię, żeby był jeszcze jeden w tej turze. Jest szansa, no ale może nie być. Ten gość jest fajny, ale jest trochę problematyczny. O kurde, dosyć mocno bije. Myślałem, że mniej wejdzie. Goku nie rób. Ojej, już się przestraszyłem, że to Goku robi super atak. Tu mało. Tu dużo, ale przetrwaliśmy. Weszła transformacja tapiona ryzykownie, ale opłacalnie. I teraz musimy dobić jednego, a potem drugiego. Teraz to się skupiamy na tons of damage na tapionie. I potem będzie można Bailando robić. Jak już jeden zostanie przeciwnik, to easy peasy lemon squeezy. Dobrze, że tu są uniki. Nie musimy widzieć całej animacji. Zobaczcie, 1,4 miliona. Gość robi 1,4 jednym atakiem, a tych ataków może być aż 9, tak naprawdę. No jak robi additional, to może być i więcej. Czyli pierwszy typ pokonany. Jeszcze mamy do pokonania Goku. Zobaczcie, że w ogóle on ma strzałeczkę u siebie, jak zobaczycie na górze samej. Już nie ma. Czyli zmieniamy target na górze na fizycznego. I klikamy jakimś cudem w te orby, żeby to miało sens. No i ma to sens. Jeden super atak to, no nie jest szczyt marzeń. Ale co tu dużo mówić. Ale Goku nawala. Przed chwilą, które wcześniej też był super atak. Widzicie? Czasem można się nie spodziewać, a tu jest super atak po super ataku. Na SBR-ze, no to naprawdę trzeba być cały czas uważnym. A ja teraz będę kichał jak szalony. Odpalimy heala z zwiększoną defensywą. Bez super ataku.
Kurde, kiepsko. Kiepska sytuacja. Trzeba tam przytankować najlepszą postacią do tego stworzoną. Ale szkoda jego obrażeń, bo tu jednak jest 1000 coś damage'a. No to będzie trochę ryzykowne, ale spróbujemy. Spróbujemy. Chyba, że jeszcze odpalić tą redukcję obrażeń. No nie wydaje mi się, żeby była jakaś szansa, żeby mógł później paść. To już naprawdę jest na zaś. To jest już raczej na zaś, ale naprawdę nie chcę przechodzić tego SBR-a po raz kolejny. I właśnie, to jest to, że ja na początku staram się przejść pierwszy etap możliwie jak najlżej. Żeby te transformacje jakimś cudem weszły, tak wchodzę, wychodzę do tej gry i w ogóle. I wtedy zaoszczędzicie na pierwszym etapie support itemków, to możecie sobie na więcej na ostatnim pozwolić, no bo... No to logiczne w sumie. I stun wszedł, nie ma stuna. A może tym razem stun? Gość może stunować, a stun na SBR-ze to jest rzecz wspaniała. I właśnie wszedł stun. Piękna sprawa. No to co, lecimy. Dokkan Mod. Dokkan Mod, aktywacja. Niestety albo stety to będzie mój tapion, czyli milion damage'a, tak jak tapion drugi nie zrobi. Ale zawsze coś, o właśnie fail. To nie zwiększy nam dodatkowo damage'a. A ja znowu muszę nosek wysmarkać. Fuck my life. Dobra, to mogę troszeczkę o tych postaciach powiedzieć, który tu właśnie co robi. Ten gościu, który teraz atakuje, już to chyba mówiłem, ale on na start, który odejmuje przeciwnikom atak i def. Na super ataku odejmuje def i może zestunować z każdym atakiem, więc jest fajną opcją, ale jest to karta teoretycznie darmowa, dostępna z WT, więc z hidem potencjału dostaje mniej bonusów niż to reszta takich postaci. Tu tak, tu niech będzie takie coś i tu takie coś. Zatankujemy dobrą postacią. Ten gościu, który teraz robi super atak, ten Goku również jest jedną z postaci z War Tournamentu. Również ma mniej w jeden potencjał. Ale on ma 70% bodajże atak def na start tury. Przez co jest dosyć użyteczny. Ostatni gość podnosi def i atak o chyba 7000 wszystkim. Nie jest to dużo. Dałem mu uniki, jest to naprawdę kiepska postać. Ale niech sobie już będzie. Ten gość może zestunować i właśnie dlatego go robiłem, mam go bez kopii. To jest mój tapion z jedną kopią. W krytyki robiłem. To jest ten gość, co mówiłem, mam na nim dwie kopie. Tora, super atak niby 10, bez kopii. No, dużo to nie robi. Tyle, że leczy. Na 18% killa ma, jeżeli się pojawi, to jest dużo. Jednak jest on dosyć useless. Można mu super atak pierwszy zostawić, no bo najgorsze jest to, że ten też jest dosyć useless. Dałem mu nic. O nie, źle kliknąłem. No nie, i właśnie zrezygnowaliśmy ze stuna. No i jest dodatkowy... Co? A, bo on... Co ja zrobiłem? On ma chyba ki plus 3, jeżeli ma ki 9? Teraz będziemy musieli to jeszcze zobaczyć. Gra się zlitowała nade mną i dała mu super atak. No, jak fajnie. Jak fajnie, że ten super atak to w ogóle się go nie boję. Gitara. Nie, no jest świetnie. O. Tora! Tora czy Tora się tam wymienia, zamienia, transformuje i przechodzi do walki. Fioletowe złapiemy. Co teraz? No, niech będzie coś takiego. I teraz tylko odliczanie. Powiem wam, że 20 minut, jak na ostatni etap, to nie jest za szybko. To nie jest za szybko. Spodziewałem się, że ten filmik będzie dużo szybszy. Pierwsze dwa etapy były szybkie, to nie powiem. Jak je przechodziłem, to tak myślałem, a jeszcze w razie co mogę wam nagrać.
jeden z tego filmik. Ale jak widzę, to jest bez sensu, bo jeden etap ostatni grałem kurde pół godziny. Także tak wyglądał SBR. 340 tysięcy HP. Jak widać, mają dużo postaci darmowych, dużo postaci, które są poboczne. Nie było, nie miałem też dużego wyboru. Nie mam tutaj LR-ki Baby'ego, nie mam tutaj AGL Coolera. Chyba jest taki ten, co się tam sformuje. Metal Cooler. No nie mam takich topowych postaci, aczkolwiek da się. Da się. I życzę i wam, żeby się to wreszcie udało. I miłego dnia.